Witam Cię bardzo serdecznie i cieszę się, że zaglądasz tutaj w kryptowaluty. Chciałbym Cię zachęcić do pobrania mojego e-booka, który został ostatnio zredagowany o materiały, które przedstawiałem właśnie na moich webinarach. Tam znajdziesz również moje transakcje. Zachęcam Cię do pobrania tego właśnie e-booka, do oceniania materiału dzisiejszego, jak i tych, które są na kanale YouTube. No i jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to właśnie teraz. Zachęcam Cię bardzo serdecznie. Do zobaczenia! Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy bitcoina. Tak sobie przeanalizowałem trochę to, co analizuję na niedzielę. W sumie niewiele to zmienia, jeżeli robimy tą analizę w niedzielę czy w sobotę, więc będę się starał, żeby jednak się pojawiała równo z walorami, a więc nie będę tego przekładał na niedzielę. Będę starał się, żeby już w sobotę, czyli na niedzielę najpóźniej przed tą dwunastą, już to też było bo myślę, że przeciąganie oczywiście to nic nie zmienia, bo i tak byśmy musieli czekać w tym wypadku dziennego wykresu na to, żeby po prostu coś się ukształtowało więc tak naprawdę musi minąć te 24 godziny w tym przypadku teraz o którym jesteśmy mówiłem ostatnio przy tej świeczce że można było to ewentualnie kupić ze względu na to że tutaj się spóźniliśmy więc dajemy stop lossa i niestety sytuacja jest taka że może nas bardzo szybko tutaj wyciąć więc stąd też warto ewentualnie tego stop lossa usytuować gdzieś niżej i w zależności od tego oczywiście co tutaj zrobiłeś masz szansę w taki sposób zarządzać tą kapitałem i tą pozycją a więc jeżeli tutaj podjęłaś jakąś decyzję e, zakupową, no to w tym momencie musieliśmy się zgodzić na to, że ewentualne wybicie tego odcienia będzie właśnie. Zamykało naszą pozycję. Usunę też tego stop lossy. zostawiamy to jeszcze. Gdyby było w przypadku tych osób, które ewentualnie gdzieś tam trzymają stop lossy niżej, albo pod całą formacją, jak tutaj, to oczywiście możemy też te pozycje otwarte zostawić. Pamiętajmy o tych możliwościach, już które gdzieś tam się pojawiły, bo jeżeli ktoś obserwuje i powiedzmy day tradingowo się zajmuje tym, to w jakiś sposób nawet to wejście było po prostu tutaj w jakimś momencie na plusie. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, że wchodząc tutaj, no oczywiście mieliśmy tu później to cofnięcie, w zależności też, tutaj też zależy znów od tego, czy mieliśmy właśnie ten margines zaraz pod, czy troszkę dalej, jeżeli chodzi o, no, o naszego 100 i zauważmy, że tu ewentualnie mogło się jeszcze udać, żeby dojść nawet dotąd i znów e, potem zanegowanie. No to jest oczywiście takie teoretyczne, można powiedzieć, zachowanie, bo tak odnoszę się trochę też w perspektywie tej świeczki, bo chciałem powiedzieć, że tu była znów kolejna możliwość jakby zakupowa, ale pamiętajmy, że i ten stoplosa

niewygodną pozycję, jeżeli chodzi o podjęcie takiej decyzji, jedynie tutaj na tym powrocie, gdzie ten stochastyczny zmierzał ku naszej 20, więc w tym przypadku tutaj z mojej strony właśnie taka analiza powstała, że byłaby tutaj możliwość ewentualnego podjęcia decyzji zakupowej, jeżeli ten stochastyczny będzie niżej. To też pytanie, czy to jest margines, w którym się dla Ciebie to kształtuje jako pozytywny scenariusz, czy negatywny. W moim przypadku niech to, znaczy niech to jest, w sensie chciałem powiedzieć, że zazwyczaj jest to tak, że albo Mamy to przy linii, albo po prostu poniżej, tak jak tu w tym przypadku. I są to miejsca, oczywiście mam też takie margines, gdzie po prostu ewentualnie jest to już trzecie odbicie, składa się znacznie więcej rzeczy na, na jakiś element. To wtedy mogę ten margines jakby tego wskaźnika troszkę powiedzmy przymknąć oko na to, że on nie jest tam gdzieś do końca na dole. Ale raczej staram się, żeby właśnie było to wszystko zgodnie z tym, co mniej więcej tak sobie zakładam. A więc tak, możemy oczywiście taką linię sobie poprowadzić która będzie znów nam wskazywała na to kiedy może coś się odwrócić z pewnością Bitcoin prędzej czy później będzie chciał się zetnąć z naszą średnią kroczącą pytanie co będzie do nas do, do tej ceny do, do tej średniej szybciej dążyło czy średnia do, do ceny czy cena do średniej bo w sumie to identycznie będzie wyglądało ale każdy mocniejszy ruch to oczywiście szybkie dojście do, naszego, do naszej średniej i tutaj może się okazać że już coś znów się będzie ewentualnie zmieniało. Tutaj szkoda, że nie było jakiegoś ruchu dalej, bo byśmy zobaczyli właśnie te różnice w tym zarządzaniu kapitałem, bo tutaj mielibyśmy to, ten 1 do 1, tutaj mielibyśmy wielokrotność, ale to oczywiście jest szansa sobie przeanalizować na innych wykresach, gdzieś gdzie już jakaś cena miała fajny ruch, i to faktycznie zobaczyć, w jaki sposób zadziałało w kilku wariantach tych stop lossów więc jak na razie w sumie jeżeli chodzi o Bitcoina nic się nie zmienia. Mamy ten trend taki delikatny spadkowy, który może cały czas postępować właśnie w takim kształcie, w sumie w dwóch jakby, w dwóch miejscach, czyli taki wewnętrzny i ten bardziej główny. W tym przypadku tylko i wyłącznie <coughs> można by się przyjrzeć temu, kiedy cena wyjdzie poza żółtą linię ze względu na to, że jak widzimy ten stochastyczny właśnie nie jest w takim całkiem docelowym miejscu, którym byśmy chcieli, żeby chociaż trochę pomógł nam w wywindowaniu tej ceny. I teraz kwestia jest taka, oczywiście jeżeli szukamy tych wejść na takich świeczkach jak ta, no i oczywiście sugerowano znów świeczka. Tu zauważmy, że tutaj jeżeli byśmy chcieli wejść oczywiście już na nowy świec, no to nie ma żadnego problemu, ale jeżeli po reteste, to tego retestu nie było, bo ta świeczka się tworzyła i teraz z pewnością wyrysowała też części, ja teraz no nie obserwowałem tego co było w pierwszej kolejności, czy najpierw spadek, czy właśnie delikatnie góra, a później zjechaliśmy na dół, Musiałem to zobaczyć na innym niższym interwale, jak to się kształtowało. W każdym razie już coś takiego to oczywiście też nie było tego potencjalnego naszego retestu. Ten retest tutaj oczywiście, który został już de facto zanegowany, czyli mieliśmy tutaj tworzenie się retestu i ewentualne Wybicie tego wieszółka to kontynuacja, gdyby tylko nie został naruszony ten poprzedni dołek. Skoro został naruszony, to niestety właśnie mamy tu sytuację cały czas prospadkową i ta cena może cały czas jeszcze oczywiście się pogłębiać w kierunku właśnie coraz to niższej ceny, jeżeli chodzi o Bitcoina. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi w aktualnościach Bitcoina. I tego, co możemy tu zmienić, jeszcze ewentualnie na wykresie. Tutaj znów oczywiście, jeżeli pojawi nam się świeczka, która będzie prowzrostowa, no to kwestia tego, czy ten stochastyczny nam w jakiś pom sposób pomoże. Ja bym czekał, no nie chcę mówić, że to musi być taka świeczka, ale dobrze by było, żeby jednak tutaj w tą strefę chociaż wejść. Jeżeli wejdziemy chociaż trochę w to wsparcie, to właśnie taka świeczka e, może mieć potem fajny potencjał. Tak jak tutaj nie musimy, znaczy, nie musi to być taka świeczka, która e, ma być duża i stracimy już na ani na tym ruchu dużo. Tylko chodzi mi o to, żeby wesz weszliśmy, żebyśmy weszli w strefę właśnie tego zielonego boksu, w którym a, coś może właśnie nas popchnąć później cenowo do góry. A więc tak bym to chciał podsumować. A więc to tyle jeśli chodzi o Bitcoina. Zapraszam Cię do Ethereum. Jak widzimy, bitcoin dotarł do naszego interesującego nas e, miejsca, w którym cena ma oczywiście szansę odwrócenia się. Nie mamy tutaj takiej świeczki prozakupowej, ten cień jest dość krótki, no i oczywiście jeszcze tworząca się świeczka, która dopiero po zamknięciu się da nam jakby możliwość przedstawienia tego wykresu jako zapisany, oczywiście tutaj dołek, jeżeli chodzi o te formacje świecowe tutaj, które się kształtują, czyli ta jedna, która powinna ewentualnie nam się tak zamknąć, wtedy mamy ten zapisany dołek. Znajdujemy się już na jakichś poprzednich poziomach niskiej ceny, można powiedzieć, bitcoina, no chociaż w przypadku bitcoina może powiedzieć, że to i tak jest niska cena, ale abstrahując od tego chciałbym pokazać ci również, pamiętajmy oczywiście jeszcze ten średnia, nasza średnia krocząca również nadal wskazuje na trend spadkowy, jak i nasze kanały również wskazują na trend spadkowy. I teraz o aktualizacji kanału już zrobimy o to fałszywe wyjście, zaznaczymy sobie to tutaj wyżej i tutaj możemy ewentualnie właśnie powielić. Powielić sobie, powielić sobie ten kanał, który mamy i cena, która w nim porusza się, oczywiście ma cały czas możliwość, jak widzisz, pracy, jak i też również dążenia właśnie. W kierunku wzrostowym, czyli dążenia do dojścia do ceny naszej średniej kroczącej i znów reakcji przy niej. Czyli to samo, co mamy właśnie wyznaczone, tak naprawdę linią żółtą, podejście i znów reakcja. Mamy poziom, w którym oczywiście Bitcoin może być atrakcyjny, bo może się okazać, że w perspektywie dłuższego czasu, później już od tego miejsca, w tym, od tego boksu, może się okazać, że cena będzie już próbowała naprawdę dużo bardziej zareagować prowzrostowo. I jeszcze teraz wszystko na razie tworzy się w kanale spadkowym, więc tutaj raczej cierpliwość byłaby wskazana, bo może się okazać, że oczywiście obudzimy się za chwilę z ceną 33 744. Przykładowo, oczywiście, bo tu można byłoby się odnieść całkiem do tego najniższego cienia, ale w tym przypadku, właśnie na to musimy zwrócić uwagę, jak i również poziom tutaj. Niżej również będzie takim poziomem, jak Ci dzisiaj też przedstawiałem, to na niektórych właśnie spółkach, gdzie zagęszczaliśmy wykres, żeby zobaczyć, które z tych poziomów wsparć mogą być jeszcze dla nas bardzo atrakcyjne, jako wejście pierwsze wejście w dany walor, czy też właśnie uśrednienie ceny, w przypadku oczywiście każdego z nas, kto gdzieś już ma jakiś dany walor. A więc sytuacja wygląda następująco. Tutaj mamy tą świeczkę krótki cień, ale nawet gdybyśmy mogli, to właśnie szansa wybicia tego tutaj powiedzmy cienia, to byłaby aktywacja zlecenia, gdyby Tutaj ten cień był troszkę dłuższy i wszedł również w ten obszar, bo mówiliśmy najpierw o wejściu w obszar tego prostokątu. Mieliśmy przejście go test, i ja w tym momencie czekałbym raczej jeszcze, żeby tutaj to dotarło. Dotąd nie było, więc czekamy na rozwój sytuacji, jeżeli chodzi o bitcoina, czy będzie tutaj potencjalny ruch też oczywiście, jeżeli ktoś szuka pełnych formacji, no to mamy też możliwość na taką dużą głowę z ramionami, więc stąd również ten ruch może być możliwy, co najmniej tutaj do tego miejsca. Fajny oczywiście ruch, który można byłoby zgarnąć i później znów oddać, żeby ewentualnie odkupić gdzieś na tym prawym ramieniu. Jeżeli takowy, oczywiście się nam tutaj zbuduje, bo wiadomo, że to nie musi się tutaj pojawić. Wiemy, że statystycznie to oczywiście może w taki sposób zadziałać, ale nie za każdym Razem. Myślę, że to e, też zwróćmy uwagę na te wszystkie potencjalne ewentualne wcześniejsze ruchy. Te wszystkie tutaj pozycje gdzieś tutaj zarabiały. Tutaj mieliśmy już te pozycje, które albo bardzo agresywnie, czyli na nowej świecie, albo po wybiciu. I krótko, e, krótki ruch, który no, też de facto można byłoby, gdyby ktoś to pilnował na bieżąco, to oczywiście taki zysk mógłby próbować zebrać z rynku, ale sytuacja oczywiście też tutaj wybicie tego wieszoka już nie było, czyli nie byliśmy w stanie jakby kontynuować wzrostu, wręcz przeciwnie wybicie dołka, kolejne wybicie dołka w tym, w tym miejscu tutaj i znów prawdopodobieństwo wybicie dołka to znów kontynuacja cenowego spadku. Gdybyśmy poczynili jeszcze w kontekście teorii fal Eliota no to mielibyśmy taki ruch, coś takiego, i dopiero tutaj, więc jeszcze szansa na jakieś lekkie odbicie. Oczywiście fajnie, bo gdyby się składało to jako overbalance, czyli mielibyśmy tutaj szansę na, równe korektę, na równą korektę w tym trendzie spadkowym, czyli coś takiego. Gdyby to się pojawiło później, znów delikatne dojście ceny tutaj do tego właśnie prostokątu, i wtedy tutaj można byłoby się zastanowić nad tym, aby właśnie takiego Bitcoina kupić być może właśnie na znacznie dłuższą perspektywę czasową niż kilka miesięcy, może nawet i dłużej. A więc tyle, jeżeli chodzi o Bitcoin. Zapraszam cię serdecznie do kolejnego materiału, czyli Ethereum. No i do zobaczenia. Dotarliśmy zatem do Ethereum, i tutaj możemy zauważyć, że nic się na przestrzeni ostatniego tygodnia niewiele zmieniło. Były oczywiście świeczki prozakupowe, które de facto też również no nie były takimi świeczkami sygnałowymi. Zauważmy, właśnie, że ten nasz ewentualny margines na tym poziomie, jeżeli chodzi o stochastyczny, no nie jest aż tak rewelacyjny, jeżeli chodzi o wypychanie tych cen w górę. No ale to co istotne, również musisz o tym pamiętać, i chciałbym, żeby to była bardzo ważna informacja dla ciebie w każdym, oczywiście, w w każdym cyklu, gdzieś, gdzie mamy tą cenę spadkową, to de facto nasze odwrócenie trendu tylko i wyłącznie pojawia się po wyrysowaniu nie tyle formacji, i głowy i ramion, co zanegowaniu poprzedniego jakiegoś zapisanego wierzchołka, czyli tak w tym przypadku tego tutaj. Dopiero w tym momencie mówimy, możemy mówić o odwróceniu trendu, ale chciałem powiedzieć, że właśnie przejście przez naszą linię trendu to jest ten element, który jest jako, traktowany jako pierwszy sygnał, który możemy wykorzystać do podjęcia jakiejś decyzji decyzji ewentualnego zakupu ze względu na to, że tutaj już mamy oczywiście takie powiedzmy niezielone światło, ale już powiedzmy pomarańczowe światło, że coś się nam nas zmienia. Dopiero wybicie takiego wierzchołka stanowi o na przykład odwróceniu się już nie tyle znów definitywnie, bo to też tak bym nie chciał tego powiedzieć, ale przyjmiemy na przykład, że mieliśmy zapisane ten tutaj wierzchołek, mieliśmy dołek i mieliśmy wybicie tego wierzchołka. Zauważmy, że od tego momentu zmienił nam się trend. A w całym tym tutaj, powiedzmy, ruchu, tutaj już oczywiście gdybyśmy nie patrzyli na cień, tylko na ten dołek zapisany bez cienia, i w tym przypadku również w każdym z tych odcięciu cieni, to mamy, popatrzmy, mamy cały czas coś takiego, i dopiero wybicie tego, jakby zapisanego wierzchołka. Mamy prowzrostowo ten cień wprowadza nas o tyle w błąd, że tutaj się tworzy konsolidacja. Później wewnątrz tej konsolidacji kolejna, i dopiero wyjście w którymś z tych kierunków, jeżeli chodzi o tą konsolidację. to jest ten kłopot, że ten cień trochę to popsuł. Ale chciałem ci pokazać, że chodzi mi o sam aspekt, nie? Że tak de facto, jak mamy tą linię sprzedażową, to to jest ten pierwszy sygnał, jako świeczka, która wyszła poza kanał, ale ten zielone światło jest dopiero po wybiciu tej świeczki, a więc dopiero kiedy po, pojawiła nam się właśnie tutaj. Ta świeczka prowzrostowa. A więc tutaj możemy na taki identyczny element czekać: czyli cena będzie pracowała, wyjdzie nam poza, wyrysuje nam się ładna świeczka. To jeszcze nie znaczy nic o zmianie trendu. Oczywiście, dopiero wybicie tego wierzchołka to będzie zmiana trendu. A tutaj będziemy liczyć właśnie na to, że już od tego momentu po zapisaniu tego dołka będą się nam kształtowały tylko i wyłącznie już wyższe dołki. Jeśli tak by było, no to akurat wtedy możemy liczyć na to, że pojawi nam się kanał, który będzie nam cenę prowadził prowzrostowo. A jak na razie możemy zauważyć, że mamy kanał prospadkowy, w którym cena cały czas na spokojnie pracuje i oczywiście ma jeszcze dość duży dystans do tego, aby dotrzeć do tego miejsca. Pozycje, które były pootwierane tutaj, oczywiście, jeżeli ktoś nie zamykał gdzieś po tych dołkach zapisanych, czy to na niższych interwałach, czy właśnie tutaj na tym najwyższym, w tym miejscu. No to w tym przypadku niestety jeszcze aktualnie, już aktualnie praktycznie nie mamy zysku, a jeżeli ktoś gdzieś tutaj gener, regen, przepraszam, generował, czyli zamykał te pozycje zyskowne, no to ma po prostu znów kapitał w portfelu. Ja oczywiście, wiadomo, że przychodzę do momentu, w którym mogę oddać tutaj część, tutaj część, czy tutaj część. I to też również zależy już tylko od tego, w jaki sposób na to sobie spojrzę, jak to wygląda też w moim portfelu, a to również musisz ty już też sam ocenić u siebie, w jaki sposób ty to poprowadzisz. Więc tak, jeżeli chodzi w sumie o Ethereum, to wszystko. Zapraszam cię serdecznie już w kolejnym tygodniu. Zobaczymy, czy dojdzie do przejścia przez żółtą linię. Jeśli tak, to będziemy mieli prawdopodobnie szansę na to, że coś się w końcu zmieni, jeżeli chodzi o ten krótki spadek, który tutaj mamy, ale mimo wszystko dość spory. A więc to tyle, jeżeli chodzi o Ethereum. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. A więc jak w poprzednim materiale mówiłem e, zmiana zmianami jeżeli chodzi o wykres mieliśmy taką właśnie ciekawą świeczkę więc mamy dzisiaj analogię i kontynuację tego poprzedniego nie mieliśmy właśnie wybicia tego wierzchołka i też przez to właśnie nie mieliśmy jakby tego potencjału do odwrócenia się właśnie tutaj tego ruchu mamy to e, tutaj zapisane jako wierzchołek a więc też już e, zapisany wierzchołek który de facto aktualizuje nam aktualnie właśnie tą naszą linię trendu spadkowego możemy się odnieść do najwyższego punktu i do tego, który aktualnie mamy tutaj wyrysowany, lub też do dwóch ostatnich, czyli mamy w tym przypadku dwa najbardziej wystające, jak i również ten, tutaj również może być tym naszym jednym z ważniejszych, który będzie. A przedstawiał nam również kanał w taki sposób, w którym cena teraz aktualnie pracuje. A więc mieliśmy, nie było naruszenia to, o czym wspomniałem w poprzednim materiale, więc tutaj się cena nam zawinęła, okazało się to fałszywym wyjściem i cena skorygowała się w dół. Z kolei znów tutaj nie mamy ciekawej świeczki, nawet jeżeli chodzi o poziom 78,6, niski za chwilę stochastyczny, więc warto na pewno poczekać na to, co się będzie działo. Widzimy, że teraz ta konsol nie konsolidacja, tylko ten kanał jest taki sobie, jeżeli chodzi o ustawienie go w ten sposób. Dlatego biorę zapisany ten wierzchołek i biorę pod uwagę ten najwyższy, który mam, i to będzie dla mnie teraz wyznacznikiem tego kanału, który jest dla mnie bardziej e, interesujący. Usuwamy to i zaznaczamy. Może znów wezmę ten czerwony i będziemy mieli tutaj już taki bardziej realny, ten kanał równy, fajny bez przestawiania i mamy pracę ceny oczywiście jak na razie jeżeli chodzi właśnie o Ethereum w taki sposób cały czas uważmy, doszliśmy znów do naszej średniej kroczącej i znów odbicie przy niej, czyli identycznie jak właśnie kanały, kanały cena dochodzi do kanału i znów od tego kanału często się odbija a więc w tym przypadku mieliśmy taką sytuację tutaj, gdzie dotarła cena a później mieliśmy tą przyspieszoną Przepraszam, mieliśmy tą przyspieszoną też cena się przy niej odbijała. Tu mieliśmy to fałszywe wyjście, i teraz prawdopodobieństwo wrócenia tej ceny jest jak zwykle znów możliwe, dlatego że cena. I wcześniej też o tym wspominałem, że być może jakaś głowa z ramionami się gdzieś tam kiedyś pojawi. Mieliśmy wyrysowane coś takiego, nie było ramienia, bo mieliśmy zanegowanie poprzedniego dołka. No a więc analogicznie patrząc, mamy znów kolejny ruch, a więc mamy znów prawdopodobieństwo. Ukształtowania się ramienia poza kanałem, co byłoby lepsze. No i pytanie, czy będzie to poza średnią, którą akurat na Ethereum również mamy, więc do niej możemy się też śmiało po prostu odnosić, albo będzie to po prostu kolejne odbicie, tak jak w tym przypadku raz. Dwa średnia krocząca, tu cena dotąd, i znów spadek cenowy, i być może nawet fałszywe wyjście z naszego kanału. Co za tym idzie? Jeżeli nie zostanie wybity ten wierzchołek, nie mamy odwrócenia trendu. Tak jak w przypadku tej sytuacji, i tutaj tego wierzchołka, czy tego wierzchołka, tutaj już moglibyśmy się widzieć, że właśnie zbytnio tu można byłoby już myśleć o tym, że mamy do, do czynienia z odwróceniem nie tego, i tu też dość mocno cena została wywindowana, dlatego że tu już było zanegowanie tego wierzchołka. Tylko że było brak po prostu prawdopodobnie siły co do tego, i niestety cena właśnie tutaj zrobiła nas poniekąd, można powiedzieć, w balonach. A więc, w tej sytuacji, tutaj możemy powiedzieć, że mieliśmy. Już potencjał co do wzrostów, ale niestety zadziałało to w tym przypadku w odwrotnym kierunku. A więc tutaj musimy się nadal przyglądać. Nie mamy tutaj ciekawego setupu świeczkowego, który szłoby wykorzystać choćby takie coś jak to, tutaj co mogłoby nas na krótką metę, chociaż wywindować do góry, czy nawet po reteście tutaj. I znów chwilowo nas wywindować, no ale jak wiemy, w tym przypadku tutaj było to wyjście poza kanał. Retest nie było wybicia tu po tym więc też nie było zaangażowania i wiemy, że tutaj może się zawsze chwilowo szybko cena cofnąć, bo może dojść również do tego fałszywego wyjścia i też tego retestu nie było, i to fałszywe wyjście już wyłapaliśmy bez podejmowania jakiejkolwiek decyzji zakupowej. Myślę, że chyba to wszystko, oprócz tego, że jeszcze możemy sobie zobaczyć, oczywiście, że te potencjalne nasze wcześniejsze wszystkie transakcje były bardzo ciekawe, fajnie pro wzrostowo zadziałały. Tutaj mieliśmy tą sytuację, gdzie aktywacja zlecenia była i oczywiście wyjście tu ewentualne po stoplocie. No i nie było oczywiście tu później źle testów wejścia w tą pozycję, więc te może całkiem z góry już bym zdjął, żeby nas nie myliły, ponieważ tych pozycji już nie mamy. A więc to tak by wyglądało teraz, a te pozycje oczywiście jeżeli ktoś dziś tutaj nie zamykał, no to jeszcze one aktualnie już niektóre są na stracie, a niektóre dopiero będą prawdopodobnie, jeżeli ten kanał będzie się pogłębiał. A więc to tyle jeśli chodzi o aktualizację dzisiaj Ethereum i zapraszam Cię do WIG20.